30 kwietnia to Światowy Dzień Sprzeciwu wobec bicia dzieci. Bicie, szarpanie, klaps czy krzyk to przemoc. Jesteśmy coraz bardziej świadomi, ale mimo to każdego dnia nadal wiele dzieci jest ofiarą bicia. Jest też przemoc emocjonalna. Nie zostawia siniaków, ale pozostawia ślady w psychice. Bicie jako takie, oprócz tego, że nie będzie skuteczne, w dłuższej perspektywie powoduje, że więź rodzic dziecko się nie buduje, to się generalizuje, dziecko nie ma procesów świadomych tak bardzo i potem się okazuje, że ten rodzic jest w ogóle, nawet jak nie bije, jest miły, daleki i to dziecko potem nie będzie opowiadało o różnych rzeczach, o których rodzic by chciał wiedzieć, nie będzie tak blisko, a później jak już będą to osoby dorosłe, z jakichś niby niewiadomych przyczyn nie będzie bliskości, a nam wszystkim o tę bliskość chodzi. Jeżeli jest przemoc, jest bicie, to jest wtedy, włącza się w organizmie walka, ucieczka, czysto biologicznie i dziecko się nie skupi na temacie, nie skupi się na zmianie, tylko na tym, żeby przetrwać ból. W związku z tym, nawet jak krótkofalowo zatrzymamy niechciane zachowania, od strony tego, co chcieliśmy uzyskać, nic absolutnie się nie zmieni. Już jutro w ramach programu Wiosna z TVP3 Lublin będziemy na